Cześć, siemanko, jestem Krasman, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak zauważyliście, dzisiaj pokażę wam, jak zrobić ekran z komputera, ekran z telefonu na ekran z komputera, czy tam jak to tam się mówi. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem i też mam nadzieję, że przyszedłeś tutaj obejrzeć ten filmik z pewnością. A jeżeli mnie nie subskrybujesz, byłbym bardzo, bardzo miły, tak jakbyś kliknął ten czerwony guziczek z dzwoneczkiem i zaznaczył dzwoneczek. I też byłoby mi bardzo, bardzo miłutko, jakbyś zostawił łapeczkę w górę, jak jeszcze tego nie robisz, i wbił na mojego Discorda, na którym się możesz promować na kanale Promo. Na pewno ktoś wbije. Oczywiście mam taką nadzieję, sam nieraz sobie zajrzę i wbiję na jakiegoś live'a i sobie poglądam z ciekawości. Tak robię. Możesz też napisać komentarz, na przykład, że zostawienie subika, jestem z tobą, czy coś takiego, byle co napisz, żeby były zasięgi. Też było mi bardzo milutko. A my już przechodzimy do odcinka. Okej, więc jak widzicie, jestem już na pulpicie, tak jak zawsze mówię, i tutaj też widzicie, no niecodziennie widzicie mój ekran z telefonu. Będzie do tego nam potrzebna jedna aplikacja, żeby tutaj wszystko ładnie, pięknie zrobić. Wchodzimy sobie w sklep Play lub Google Play lub ktoś co tam mówi. Wpisujemy coś takiego jak screen stream. Jestem też troszkę przeziębiony, więc może się troszkę słyszeć, tym się nie przejmujcie. Więc tak, instalujemy to, otwieramy sobie aplikację. No i co my tutaj mamy? Pierwsze co, wchodzimy w ustawienia. W ustawieniach mamy tutaj obraz, na przykład wchodzimy w obraz, możecie tu sobie poustawiać. I mamy coś takiego jak bezpieczeństwo i mamy coś takiego jak użyj kodu PIN. Jak mamy to odznaczone, to nie będzie trzeba wpisywać PIN-u przy łączeniu się, jak mamy to zaznaczone. I tutaj mamy nasz PIN, kod. To tutaj ten PIN będzie trzeba wpisać. Tutaj macie zaawansowane, możecie się pobawić. Tutaj zamykacie aplikację, tam macie info. Więc co teraz trzeba zrobić? Na górze macie taki IP, ja mam to zamazane. Z pewnych przyczyn nie będę wam teraz mówić, bo to jest IP telefonu mojego i nie chcę DDoS-ów, czy tam mojego po prostu routeru. I co ważne, musicie być połączony z siecią Wi-Fi, z tą samą, co jest wasz komputer połączę. Mi będzie to bardzo ścinało, bo ja mam router na dole, telefon na górze i to, jak widzicie, troszkę słabo łączy, ale mam nadzieję, że to uda się. Okej, więc teraz muszę odpalić, tutaj klikamy coś takiego i tutaj prawdopodobnie mi przerwało nagranie. Klikamy zacznij teraz, przerwało mi nagranie na telefonie, więc tak, musimy tam kliknąć zacznij teraz i jak to mamy tutaj to już uruchomione, to sobie tutaj wchodzimy w komputer. I tu już nie widzicie mojego ekranu z telefonu, bo tutaj zauważyliście i tam mamy po HTTP, musimy wpisać nasz ten adres, więc wpisujemy http://, i wpisujemy, w moim przypadku to wam już nie będę mówić, bo jak mówiłem, to jest IP. Dobra, mi tutaj już podpowiada, więc ja się połączę i ten port na końcu też wpisujemy. Ok, więc jak nasz tutaj już połączyła, wpisujemy tutaj nasz PIN, kod 1, 2, w moim przypadku to jest 1, 2, 3, 4. Zatkamy zatwierdź. No i jak widzicie, mam już mój ekran z telefonu. I patrzcie, wyjdę na przykład sobie teraz z aplikacji. Ok, wyszedłem sobie z aplikacji i mam ekran telefonu. Tylko patrzcie, teraz kliknę w lewo, chcę przesunąć. Nie mogę w lewo przesunąć, dobra, w prawo przesunę i patrzcie, jakie jest opóźnienie. No, chwilę będzie opóźnienie, już dawno przesunąłem, bo mam bardzo słabe łącze na górze, ale jak będziecie blisko Wi-Fi, to na spokojnie myślę, że wam się to przesunie. Od razu prawie. Ok. O, właśnie przesunąłem, teraz załóżmy tam w górę. Ok, teraz w ogóle nie było opóźnienia. Jeszcze raz w górę, w dół, góra, dół, góra, dół. Dobra, teraz nie ma opóźnienia, jak widzicie. Teraz co trzeba zrobić, żeby coś takiego dodać do OBS-a? Więc tak, kopujemy sobie ten nasz adres, wchodzimy w OBS-a. Dobra, jak jesteśmy w OBS-ie, to klikamy tutaj, klikamy przechwyty, przeglądarka i na przykład tutaj wpisujemy telefon. Co nie? Wpisujemy tutaj telefon. Wklejamy nasz tutaj adres, hop, ja tutaj dam, wkleję sobie na drugim monitorze, żebym nie musiał blurować. Klikamy OK. Dobra, jak mamy coś takiego, to tak, klikamy tutaj, sobie prawym, klikamy włącz interakcję i wpisujemy nasz kod, 3, 4, klikamy zatwierdź i pięknie nam działa wszystko. Jak widzicie, bardzo ładnie nam działa. Damy sobie teraz góra, no i dałem w prawo, dobra, teraz góra, dół, góra, dół.
I jest troszkę opóźnienie, bo tutaj jak widzicie jest opóźnienie dosyć masne. Tutaj będzie się robiło to samo. Okej, więc myślę, że to będzie tyle. Taki dosyć krótki, przydatny myślę poradnik, bo niektóre nie działają naprawdę. Próbowałem od każdego od nalepy, Mobizen nie działał, wow, ale coś takiego działa. Jest jeszcze jedna aplikacja. Coś takiego jak IP webcam, którą możecie kamerkę włączyć, ale to nie tym razem. Jak chcecie coś takiego, żebym wam pokazał, jak udostępnić kamerkę z telefonu na komputer, to dobijemy tutaj 50 w górę i nagrywam, biorę się za nagrywanie takiego odcinka. A tymczasem widzimy się już po prostu na zakończeniu. Okej, okay, jeżeli wytrwaliście tego momentu, to daj znać w komentarzu ze łapeczką w górę, subika na kanale i skomentuj ten film. A my się już widzimy prawdopodobnie gdzieś około za tydzień. Życzę wam miłego, miłego, bardzo miłego ziomka. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Życzę wam miłego popołudnia. Siemka!